tegoroczne Święto Czyżyn to już 9. edycja festynu rodzinnego, który Rada Dzielnicy 14 wspólnie przygotowuje z Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Ośrodkiem Kultury Kraków Nowa Huta. Zaczynam się bać! Ja myślę, że Święto Czyżyn to bardzo ważne wydarzenie wpisujące się na stałe w kalendarz Czyżyn ze względu na to, że odbywa się ono w Muzeum Lotnictwa Polskiego, czyli w takim miejscu, które przypomina mieszkańcom o tradycji i historii naszej dzielnicy. Chyba od razu ci mówię, na górze to wszystko cywilne. A tam był taki helikopter, który mi się bardzo podobał. Dlatego mi się tam bardzo podoba, bo ma dobre maskowanie. No i podobno wyczytałem w takiej książce wojskowej, że ma dobre działa. Ten festyn jest specjalnie dedykowany tym najmłodszym mieszkańcom. No, nie ma większej radości niż uśmiech na twarzy takiego dzieciaka, który bawi się, cieszy się. No przede wszystkim jest to moment na takie spotkanie radnych, członków zarządu, mieszkańców. Jest to tak naprawdę jedyny moment w roku, kiedy tak naprawdę możemy wszyscy spotkać się razem, porozmawiać o problemach, porozmawiać o kwestiach, które są ważne dla nas wszystkich. Akademia Filmowa odbywa się w kinie Sphinx Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Realizowana jest już od 8 lat. Biorą w niej udział uczniowie szkół podstawowych, ale również od tamtego roku najstarsze grupy przedszkolne. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza część to są warsztaty filmowe. Prowadzone są m.in. przez reżyserów, aktorów, dźwiękowców. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Za każdym razem jest to inny temat. Przykładowo są to gatunki filmowe, dźwięk, dialog w filmie, kostiumy, scenografia, rekwizyty. To, co najfajniejsze jest w naszej akademii i na pewno wyróżnia ją spośród wielu podobnych programów, to na pewno to, że nie jest to tylko teoria. Dzieci biorą czynny udział w zajęciach, kręcą filmiki, tworzą krótkie animacje, dźwięk do filmów, bawią się reżyserów, aktorów, choreografów. To jednocześnie nauka, ale też bardzo fajna zabawa. Nie, jest pięknie. Chodnika. Ale dobrze by było, żebyśmy wodę mieli, żeby podlać. No, troszeczkę. Tak. Równo, żeby było pod spodem. Dobra. Super. Jeszcze trochę. Super jest. Dobrze. Gdzie to jest? O, spokojnie. Jeszcze się łamie. Tutaj sadzimy rośliny razem z mieszkańcami osiedla Piastów 65. Jest to realizowane w ramach projektu
Ogrody Nowej Huty. Ta wspólnota wygrała konkurs. Konkurs, który ogłosiliśmy my i ArcelorMittal. Oni dali jak największą ilość pieniędzy i też uzasadnili, dlaczego oni chcą wziąć w tym udział. Zadeklarowali opiekę nad tym ogrodem poprzez następne lata. Zobacz, jak mu ładnie idzie z tą łopatką całkiem. Całkiem. Tylko ja bym tą część przesunęła do tego, do budynku. Delikatnie. O tak, dobra. Projekt Ogrody Nowej Huty jest to projekt wymyślony w Ośrodku Kultury Norwida. Na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń zauważyliśmy, że mieszkańcy bardzo chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół ich miejsca zamieszkania. I projekt jest właśnie odpowiedzią na to. Tak, nadajemy imiona drzewkom. Zuzia. Dobrze? Michał. Julia Anna. Marysiu. A jakie są listki? Zielone. Zielone, bardzo ładne. Ja nadaję mu imię Janek.